Cześć, tu Pasika B-Royal. Mamy teraz taki moment, że mamy w Polsce bardzo dużo śniegu i przychodzi nagła zmiana temperatury i pogody. Dzisiaj będzie około 10 stopni w cieniu, tak więc na słońcu będzie to 15 i więcej. Problemem, jaki chciałem Wam jakby przedstawić, jest to, że pszczoła w 90 czy 80% przypadków, jak spadnie na śnieg, pomimo że na zewnątrz jest wysoka temperatura, to pszczoła po prostu z tego śniegu się nie podnosi i umiera. Każdy jest tego po prostu świadkiem. Każdy, kto ma ule, spotkał się z czymś takim. To jest dla przykładu, na przykład jedna pszczółka, tu jest druga, trzecia. Każdy się z tym spotkał. Jak rozwiązać ten problem? Kolejna, no jest tego po prostu sporo. Rozwiązaniem tego problemu jest proste. Wystarczy ciemnej ziemi, piask, najlepiej ciemnej ziemi. Bardzo szybko ciemna ziemia jakby skupi na sobie słońce, ciepło i w momencie ten śnieg po prostu zniknie. I w najbliższych dniach po prostu uratujemy bardzo dużo pszczół, bo tego śniegu już tu nie będzie. Jakie możemy wykorzystać inne sposoby, żeby to zrobić? Na przykład trocinę. Będzie mi to trudno, ale mam tu we wiaderku trociny. Po prostu jedziemy z tym koksem pod ulem trociny. Wszystko, co może skupić światło. Najlepiej to zrobić na jakichś 3 metrach. Tu mamy przykład, pszczoła zlądowała na trocinę. Poobserwujemy, czy się z nich podniesie. Dajemy jej czas. Sami zobaczycie, jakby spadła na śnieg, już by było po niej. Tak jak po tej koleżance tu. No dziewczynko, o, poleciała. Po prostu to działa. Bardzo dużo pszczół się uratuje dzięki temu. Ja tu jeszcze wysypię dalej tych trocin. Małym kosztem, a można sobie pomóc. Co może być jeszcze taką rzeczą, która pomoże jakby roztopić ten śnieg? Oprócz czarnej ziemi, trocin, może to być suszona trawa, stara, można zbierać trawę, suszyć ją, siano, słoma, wszystko, co skupi światło. Ja tutaj mam łupiny orzechów mam z tymi trocinami, też to będzie działało, też to pomoże roztopić śnieg. Na pewno pomoże to uratować wiele, wiele pszczół. No, to na tyle. Ja biorę się dalej za robotę. Tu już pszczoły się szykują do pełnego oblotu. Bo nieśmiało się dogrzewają. Kolor ciemny uli jednościennych bardzo pomaga w tym, aby w środku ula ładnie się wszystko dogrzało. Pszczoły mogą w środku pracować, jest im ciepło. Tutaj dziewczyny się zaczynają oblatywać. Bardzo dobrze. Zdrowe pszczoły nie posrały uli.
Przepraszam za język, ale tak to jest. Tak to jest. Tu jeszcze chwila i pszczoły też ruszą. Tu są ocieplone, tak więc w środku, zanim to ciepło z zewnątrz dotrze, też jest trochę inaczej. No. Pasieka Biroja. Jak sobie radzić ze śniegiem? Tu można zaobserwować też, jak pięknie kapie. Po prostu papa powoduje to, że szybko topnieje śnieg. Piękna pogoda. Pierwszy dzisiaj będzie porządny oblot pszczółek. Super. Pozdrawiam. Pasieka B-Royal.